Dzisiaj, 3 grudnia, odbył się turniej halowy Orlików w piłce nożnej. W turnieju tym uczestniczyło 7 zespołów. Były to zespoły z Przeworna, z Jegłowej, z Kondratowic i ze Strzelina. W turnieju tym uczestniczyło 70 dzieciaków, także uważam, że był to bardzo udany turniej, zorganizowany po raz pierwszy. Myślę, że będzie to turniej cykliczny, który będzie organizowany już co roku. Na pewno ma ten projekt ma szansę bytu, dlatego że dzieci przystąpiły do niego z ogromną werwą, z ogromną ochotą i na pewno tym dzieciakom warto takie turnieje organizować. W dzisiejszym turnieju zwycięstwo odnieśli młodzi piłkarze ze Strzelina, zespół, który prowadzi Łukasz Suchecki. Miejsce drugie zajęła drużyna lidera Borów, a trzecie miejsce przypadło drużynie Czarnych Kondratowice. Wybraliśmy też najlepszego bramkarza turnieju, najlepszego piłkarza i najlepszego strzelca. W tym miejscu sponsorom, kolegom, którzy pomagali mi w tym projekcie. Pragnę tu wymienić firmę FanFany, pana Rafała Mamockiego, Manix Mariana Pogody, a także wielu innym mniejszym sponsorom, którzy również pomagali właśnie przy organizacji tego turnieju. Także pragnę podziękować Urzędowi Gminy w Przewornie za udostępnienie nam hali. Również chciałbym podziękować sędziemu zawodów Damianowi Długoszowi, który tutaj cały dzień nas pomagał swoją pracą. Myślę, że tak jak powiedziałem prędzej, będzie to już turniej cykliczny. Widzę, że właśnie te dzieci chcą się bawić w tą piłkę i dlatego warto dla nich poświęcić czas i robić to co roku. Więc jak widać, załączone materiale, chłopcy nie odstawiali nóg. Tutaj walka trwa przez od pierwszej do ostatniej sekundy meczu. Nie ma tutaj jakiejś kalkulacji, tylko po prostu walka, jeszcze raz walka. Może nieraz umiejętności jeszcze nie są takie, jak być powinny wśród piłkarzy, ale nadrabiają to ambicją i wolą walki. W turnieju naszym gościem był również Tomasz Szewczuk, piłkarz WKS-u Śląska Wrocław, który rozdawał nagrody młodym piłkarzom. Dzieci były bardzo zachwycone jego przyjazdem. Rozdawał przez długi okres autografy i młodzi piłkarze robili sobie z nim fotografie, pamiątkowe fotografie. Piłkarz WKS-u Śląska Wrocław Tomasz Szewczuk przy pomocy Wojciecha Bochnaka, wójta Kondratowic, został on tutaj, że tak określę, że jest ładnie sprowadzony do Przeworna i na pewno dzieci miały ogromną radość. No, piłkarz ten rozegrał w Ekstraklasie ponad 100 meczy, a na swoim koncie ma prawie 30 bramek zdobytych w Ekstraklasie, także dla tych młodych ludzi na pewno była to wielka radość.